Siemanko i cześć. To ja, Samuraj z kanału Wędkarz z Buta. Dzisiaj tak bez standardowego wstępu. Pokażę wam tylko, jaki mam zestaw szybko. Mamy klasyczny po prostu zestaw ze skrętką, z koszykiem od widza. Zanęta to mam. Zanętą, na którą łowię, to jest Speculatius. Skimmer Elite Speculatius. To zaraz wam pokażę, tylko zrobię rzut, jaka to jest dokładnie. Kija mam oczywiście na testy. Kij to jest Matrix Aquos Ultra X. To jest 3,60 m długości i ciężaru wyrzutowego do 70 gram. Tak, kołowrotek to jest też Matrixa, Horizon i to jest 3000 rozmiar. Z nowości oczywiście możecie zauważyć u mnie pierwszy raz Feather Arma od Trappera. Co prawda od Trappera, ale to jakie to ma znaczenie? Wiecie, że ja jakoś za Trapperem nie przepadam. O, będziemy dzisiaj łowić na kukurydzę. Zauważyłem, że jak biorą, to raczej na kukurydzę niż na kulki prędzej. Oczywiście jesteśmy na zbiorniku brody. Tak, to jest też ważne, warto wspomnieć. Poziom się normalnie na haczyk, bez żadnych push stopów. Wykonujemy rzut. Azymut ustawiony mam na tamten ostatni reflektor, lampę. Tutaj głębokość to jest około, gdzie łowię, to jest dołek, to jest mniej więcej 3 metry. No i siedzimy, czekamy na branie jakieś ewentualne. Zamykamy zanętę, żeby ona się nie wysuszała. 20 metrów w lewo. Wpadł mi jeden leszczyk. Klątwa leszczowa zalewu zębożyckiego dalej na mnie ciąży. Patrzcie, mam rybę. Na tutaj wędce. Linek? Czy mi się akurat nie poszczęści i to nie będzie linek? Nie, leszcz. Ta. Czekaj. I to jaki ładny jest. Kurna, jadomiarki to przymierzę, bo to jest wielki leszcz. Ale piękny. Jaki byk. Zobaczcie, jaki byk. Muszę aż zdjęcie mu zrobić. On będzie miał 45-50 jak nic. Albo po prostu zawyżam. 1,5 kilo. 47,5. Piękny. Patrzcie. Piękny leszcz. Ale chyba leszcz idzie płasko. Leszcz. I to jaki ładny, piękny leszcz. Dobra, dzięki. O, leszcza. Leszcz płatny. 44,5. Robimy rzut, bo ryby tego niech idzie przeglądu, stabilizuje. Celujemy na ostatnią lampę. No, polecam też nęciłem. Nęciłem tak mniej więcej w tym przedziale. Jak trochę się nudzę, zwykle większość feather armów jest na jednego kija. A co zrobić, żeby na feather armie łowić na dwa kije, na feather armie do jednego kija? Trzeba sobie coś wysokiego znaleźć, jeśli chcemy mieć ustawione szydełki nisko nad wodą. Ja znalazłem sobie statyw od kamery mojej. Patencik. Jest? Jest. Dobry? Dobry. Sprawdza się? Sprawdza się. Pokażę takie moje stanowisko tutaj. Oczywiście tak jak zwykle mam zaplecze. Podbierek muszę tutaj tylko wziąć. Te lesze tutaj takie są, aż przyjemne takie są te lesze, nie taki jak u nas na zalewem 35 cm, tylko taki, taką ładną barwę ma. Panie się zjawiło. Leszczyk kolejny będzie. Teraz coś zaczyna bić, może to coś innego jest, ale tak bardzo leszczowo idzie. Jakby to był lin, to bym się nie obraził, ale... Lin? Lin? Nie, leszcz. Leszczyk mały. Nie mów, że lin. Znaczy nie, był, tylko tyle, że w podbierach mi się zaplątał. I jakoś tak dziwnie wyleciał. Z hakiem spadł. Razem, no. Taki leszczyk był w granicach 40 cm. Widzę, że nic się dzieje na krótkim dystansie. To zrobimy tak, wróćmy sobie
no daleki dystans też. Szylinki, dwa karpie, karpiki i jeden karoś złociutki, śliczny. Dobra, już masz zdjęcie. Pójdź go do wody. I że tak go przedstawię do kamery, o i wypuścimy. Co to jest, leszczyk? Jakiś kleszcz. Na wanilię, na kurkę wanilię. Pewnie jakiś kleszcz. Jeszcze mały. Takie gówno, to nie ryba jest tutaj. No, mamy tego leszcza. A to ci nie powiem. To ci nie powiem. Poszedł. To już po sprawie. Nie chciałeś zobaczyć, jaki piękny to... To idź. Dobra, lecimy po kolejne. Tak nieciekawie kończymy dzisiejszy dzień. Gówno złapą, można tak to powiedzieć. Bo leż tutaj to jest takie gówno, traktuje.